Dzień dobry, popołudnie Państwu. Bardzo się cieszę, że tutaj możecie z nami w wynależakach, a my na tych małych, ale wygodnych krzesłach, mam nadzieję, przez godzinę będziemy testować, się spotkać. Ja się nazywam Aleksander Chudzik, jestem redaktorem naczelnym magazynu Mint i mam wielką przyjemność i zaszczyt porozmawiać dzisiaj dla Państwa i dla swojej przyjemności z Jackiem Świdzińskim. Wielkie brawa. Okazją jest Literacki Sopot, którego edycja pociągowa opowiada o krajach regionu Morza Bałtyckiego. A są z nami tłumacze z języka polskiego na język migowy Elżbieta Żurawska i Paweł Żurawski. Spotkanie jest rejestrowane, a po naszej serii pytań zapraszam do serii Państwa pytań. Wystarczy poprosić o mikrofon. No, ale to ja będę musiał kilka pytań najpierw zadać. Zadam pytanie, które mnie nurtowało chyba najbardziej po pierwszym przeczytaniu tej książki. To jest coś, o czym w sumie możemy dzisiaj porozmawiać więcej, ponieważ to spotkanie ma to do siebie, że nie jest spotkaniem premierowym i pewnie już dużo materiału zebrałeś, głosów od publiczności i tego, jak twoja książka została odebrana, ale ja zapytałbym, czy w tej książce opowiadającej o konkretnym wydarzeniu z 1955 roku jacyś czytelnicy, czytelniczki dopatrzyli się błędów merytorycznych? No, chyba tak. Ja, to jest też tak, że mam wrażenie, w ogóle szykowałem się zawsze na jakiś taki odbiór wszystkiego w swoim życiu. Odbiór jakiś taki, że właśnie ktoś będzie się ze mną konfrontował, będzie mi wytykał. Ja zawsze przychodzę na taki trochę spięty, będę się bronił na różne spotkania. Już miałem ich kilkanaście chyba o tym festiwalu i to się prawie nie dzieje, więc podejrzewam, że ludzie jednak też trochę mają jakieś takie, nie wiem, nie chcą mi robić krzywdy, nie chcą się też, no nie wiem, jakoś tak raz mi się zdarzyło jakoś niedawno, że faktycznie byłem na Bielsku Białej na spotkaniu ze sobą i tam byłem jakby, no mówiłem 1,5 godziny w ogóle o sztuce i o w tym festiwalu i specjalnie na życzenie jednej pani, bo pani przyszła z panem, z mężem i powiedziała, że tutaj miał być wykład o Van Gogze. I ja tak, o kurczę. Mam nadzieję, że właśnie, pokazałeś książkę, to jest wykład. Tak, no właśnie, to chodziło o to spotkanie i ja tak, a no dobrze, no to może być wykład o Van Gogze, więc powiedziałem, dobrze, to najpierw będzie o Van Gogze, a potem będą jakieś inne pytania i prowadząca tak w sumie przez pierwsze 45 minut nic nie mówi, tylko ja zacząłem mówić o wątkach Van Gogowych i artystycznych związanych w ogóle z festiwalem. Ale też, i ta pani tak była ewidentnie zadowolona. Może znała Van Gogha, nie wiem. Natomiast... Słucham? Nie dopytałeś? Nie dopytałem, bo była też, no nie jest tak, że się do mnie jakoś, wiesz, podeszła i jakoś bardzo chciała rozmawiać czy coś, natomiast po prostu była uśmiechnięta, taka dystyngowana pani i potem po wszystkim podszedł do mnie jej mąż, który był ewidentnie miał jakiś taki problem i okazało się, że ja tam mówiłem o tym, że jakby podczas festiwalu milicja została wycofana. Było specjalne jakby zarządzenie, że milicja ma się nie rzucać w oczy, tak? I nie interweniować, raczej żeby jeżeli będą jakieś sporne, dziwne sytuacje, to żeby, bo tam też było tak jak na dzisiejszych jakichś takich dużych wydarzeniach, straż festiwalowa, czy jakoś tam to się nazywało, oni mieli interweniować, a milicja nie, żeby to się nie wydawało jakoś tak strasznie zamordystycznym krajem, gdzie chcieliśmy jakby zrzucić z siebie takie coś. No nieważne, w każdym razie o tym mówiłem też o wydanym jakimś takim zarządzeniu, żeby nie werbować do bezpieki. No w każdym razie ten człowiek ewidentnie był chyba historykiem i to takim IPN-owskim, takim zacięciem i powiedział, żebym poszedł do IPN-u i się przekonał, że wtedy kontrwywiad bardzo, bardzo działał i tak dalej, i że to był, i festiwal był cały zinwigilowany, natomiast ja
Ja się z nim generalnie zgodziłem o tyle, że na pewno były, w ogóle idziemy w jakiś taki mały temacik, zupełnie jest jakiś dziwny, ale to tak, to była taka ostatnio jedyny taki spór, który miałem i tam było właśnie o tym, że bo on mi mówił, że była duża działalność kontrwywiadowcza i po prostu bano się, że nam tu kogoś zaszczepią razem z tym festiwalem, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tu przyjechali. Ten strach jest zresztą wypowiedziany w twojej książce. Tak, prawda? Tak, on jest przez ludzi tutaj zwykłych, powiedzmy. Natomiast, właśnie no, ja o tym nie mówiłem do końca na tym spotkaniu, bo to faktycznie nawet, szczerze mówiąc, tego nie sprawdzałem bardzo dokładnie, bo ten wątek, nie chciałem mieć tu żadnego milicjanta, żadnego ubeka takiego, więc troszkę go pominąłem, ale oczywiście wiedziałem, że były tam jakieś działania, bo też zajrzałem do IPN-u, ale no, też moja kwerenda w IPN-ie przypadła na czas lockdownu, więc nie mogłem tak do końca tego robić, ale też tam do końca nie szukałem i troszkę o czym innym mówiłem, natomiast takie faktycznie, to było takie faktograficzne, coś, co mi ktoś konkretnie wytknął, z czym nie do końca się zgadzam, bo wydaje mi się, że to, o czym ja mówiłem, jest potwierdzone w źródłach historycznych, a ten pan po prostu się troszkę bardziej tak zapiekł na to, że jak powiedziałem, że nie było milicji, znaczy, że w ogóle była jakaś wolność, wszystko można było, a nie. Tak to mniej więcej wyglądało. Po czym ta pani, jego żona mówiła, no zostaw go, przecież on też sprawdził i ty tam zawsze o tych swoich rzeczach, coś takiego. A ona tu przyszła słuchać o sztuce i o Fangorze. Czyli rodzinną, byłeś świadkiem tak. Rodzinnej kłótni. Ja się zastanawiam, ponieważ jedna z bohaterek śpiewa piosenkę O serce moje pik, pik, pik. Zastanawiam się, czy to była piosenka nagrana już po 1955 roku, bo pierwsze nagranie sprawdziłem było z 1960 roku. Zastanawiam się, czy to jest możliwe, czy nie. Nie, ta piosenka, znaczy wydaje mi się, że nie. Teraz ci tak wiesz, tak zupełnie z głowy nie powiem, bo 4 lata temu to badałem. Natomiast no, nad piosenkami pracowałem najpierw tak, żeby wynaleźć jakieś tam listy przebojów. Na szczęście są tacy fani, którzy to robią, więc to trochę fanom zawierzyłem, jakie przeboje, kiedy były przebojami. No i starałem się właśnie do 55 faktycznie, oprócz chyba jednego, który trochę specjalnie chciałem przenieść w czasie, no ale to tam ten i więc to, co tam użyłem. I potem jeszcze to skonsultowałem z moim przyjacielem, który się bardzo specjalizuje w muzyce lat 40., 50. i 60. i powiedział mi, że tam wszystko jest dobre. Dobrze, jego zdaniem, więc wydaje mi się, że to jest sprawdzone. No, nie chciałem cię... Ona tam zmienia słowa nawet tej piosenki. Tak, to prawda. Tak, to w ogóle śpiewa Szapocznikow. Śpiewa to Szapocznikow, wybitna polska artystka. O Wojciechu Fangorze, innym wybitnym polskim artyście, zaraz porozmawiamy. Chociaż może to jest właśnie ten czas, żeby zapytać cię o... taki sui generyczny historię tej książki, chociaż wiem, że opowiadasz o niej wiele razy, czyli o tym, jak poszedłeś do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i zobaczyłeś tam błąd. Tak. Co się wydarzyło? Tak, w ogóle może nie wiem do kogo mówić, czy do ciebie, czy bardziej do ludzi. To może będę mówił do ludzi. A ja będę przysłuchiwał. Jak stand-uper. Bo ja zawsze się trochę krępuję do ludzi mówić, więc może tak, a ponieważ to jest moje przedostatnie albo przedostatnie spotkanie na temat festiwalu, tak mi się wydaje po dynamice maili, że to może spróbuję do ludzi mówić. Dobra. Chodzi o to, że byłem w MSN-ie, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, na wystawie o sztuce antyfaszystowskiej. Jakoś tam się nazywała. Nigdy więcej wojny, tak? Nigdy więcej wojny, chyba tak, z jakimś dopiskiem. I ona była przez tam cały XX wiek, powiedzmy takim, no może nie cały, przejściem. I był między innymi wątek poświęcony 55 rokowi. Poszedłem tam, bo Anda Rotenberg w radio, którego słuchałem, mówiła o tym, że tam będzie dekoracja festiwalowa, a ja już wcześniej czytałem trochę o tym festiwalu i go lubiłem i wiedziałem, że to jest jakieś takie fajne wydarzenie, które też nie ma jakiegoś dużej reprezentacji w sztuce, moim zdaniem, w sensie w jakichś tam filmach, książkach, coś takiego. Nie ma o tym za dużo. I poszedłem i zobaczyłem po prostu na własne oczy, czy coś, co miało być dekoracją, czyli Guerniką, kopią Guerniki namalowaną przez Wojciecha Fangora, Guerniki Picassa i miała być na festiwalu, zdaniem kuratorów. To nie był błąd Andy Rotenberg, bo ona tylko poszła i powiedziała, co tam jest, a to opisane było przez kuratorów. Natomiast
Obok tego były zdjęcia tej Guerniki na festiwalu, w dekoracji festiwalowej, bo faktycznie w dekoracjach były tam różne reprodukcje i tak dalej. No i patrzę i widzę, że to jest coś zupełnie innego. Po prostu ta Guernica, którą namalował Fangor, jest po prostu prostokątem, a ta namalowana na festiwal jest takim... Nie, ona jest trapezem takim, jest w skrócie perspektywicznym namalowana. Anamorfozą, można powiedzieć, jest. No i ja to po prostu widziałem na tych zdjęciach. Przeżywałem to mocno, że ojej, to, ale też bo o co chodzi z tą Guerniką, że wszyscy się pomylili, nie tylko, że jest błąd, bo to tam niech będzie, natomiast kto namalował tę Guernikę na festiwal, no i poszedłem potem z wydrukami różnych perspektyw tej Guerniki festiwalowej na oprowadzanie kuratorskie do kuratorki tej wystawy, która też jest dyrektorką tego muzeum i w jakiejś przerwie na pytania podszedłem i nie podszedłem, ale powiedziałem, to ja mam pytanie przy tym właśnie przy tym obrazie, że ja tutaj zauważyłem, że zdaje się, że ten obraz to nie jest ten obraz, który jest tutaj opisany i mam tutaj dowody. I ona nawet nie chciała na to patrzeć, powiedziała, że nie, to w renowacji, to tutaj coś musieli, jeżeli coś pan zauważył, że się nie gra, to na pewno, bo ten obraz był bardzo mocno konserwowany, bo on był złożony w kostkę, no ale nie został jakby rozprostowany z trapezu. Instytucja chciała podważyć twoją tak, wiedzę. Tak, no ale ja też głupio zrobiłem, bo przy ludziach zaatakowałem dyrektorkę i coś tam. Ona była właśnie chyba tej części kuratorki. Także tak wyszło. Nie chciała mnie słuchać. Ja potem po prostu się jakby wszedłem w ten temat. Zacząłem czytać na temat festiwalu, bo chciałem znaleźć, bo uznałem tak, dobra, oni się wszyscy mylą. I tylko ja wiem, że jest jak było, ale też nie wiem jak było, bo może była druga Guernica na tym festiwalu. To jakaś taka szalona teoria, ale może była jedna ta, która jest trapezem i jedna, która jest faktycznie opisywana jako ta Guernica. Po czym doszedłem do jej opisu muzealnego w Muzeum Niepodległości, stamtąd była wypożyczona, gdzie Fangor to oddał w 61 przed wyjazdem z Polski, pozbywał się rzeczy, których nie chciał ze sobą brać po prostu. No i jakąś tam kopię czegoś oddał swoją i tam do Muzeum chyba Lenina wtedy, albo i ono się przemieniło w Muzeum Niepodległości. No i to zostało w tej kolekcji. W każdym razie w karcie jest napisane, że to jest właśnie dokładnie ten część tej dekoracji, więc to jest na pewno już błąd, bo wiedział Hryniewieckiego, skądinąd Jerzego to była ta dekoracja. Natomiast no, po prostu czytałem wszystko o tym festiwalu, co się dało. Gazety, bo o dekoracjach bardzo dużo mówiono, o dekoracje pytano, dekoracje były czymś nowym, takim powiewem świeżości i ludzie bardzo sami o nich mówili. Jeżeli ktokolwiek tam się wypowiadał na temat jakiejś oprawy festiwalu, to było o tych dekoracjach. I szukałem jakiejś informacji na temat tej Guerniki, no i nie znalazłem. Ale tak się zaczytałem, że no, Krzysiek Umiński, mój kolega tłumacz, który przeprowadzał ze mną wywiad do Dwutygodnika, powiedział, że czyli zrobiłem tak komiks zemsty, żeby udowodnić. To jest akt sprzeciwu. Nie. Po prostu się jakby wciągnąłem w tę historię i uznałem, że festiwal jest tak wielo jakiś aspektowy. Ludzie, którzy tam byli, są tak jakby też, no znaczy tam byli wszyscy. I na początku w ogóle ten komiks miał być czym innym. Miał być takim zbiorowiskiem tych ważnych ludzi, którzy tam przyjechali, bo lubię takie rzeczy robić. Lubię sobie grać, że tam co zrobił Chłasko z Polańskim i jak Kołużyński poznał żonę Amerykankę, która przyjechała na ten festiwal występować z jakimś teatrem i tak dalej. Czy to jest, bo zastanawiam się, czy nie jest tak, że wszyscy wiemy, o jakim festiwalu mówimy. Właśnie, może nie wiem. Czy jest ktoś, kto chciałby się dowiedzieć więcej o tym, co się wydarzyło 1950? Po prostu powiedzmy. Dobrze. Tak, to jest tak, że znaczy ja mam mówić, tak? Ja nie napisałem tej książki, więc nie wiem. Tak. A w ogóle to jeszcze powiem, że tak, że zamykając temat tej Guerniki, to potem jednak umieściłem, ona była ważna, bo na koniec umieściłem, na początku, tę dekorację festiwalową. I tu jest ta malutka trapezowata Guernica, która jest na samym początku, na trzeciej rozkładówce. O tutaj. I to jest taka trochę moja, specjalnie szukałem powodu, żeby ją gdzieś umieścić na początku. Takie trochę jak, nie wiem, dedykacja dla mojej Guerniki, coś takiego. No nie wiem, bo jest powodem tego komiksu poniekąd, jakimś takim źródłem. Natomiast
55. Festiwal. To jest tak, że Festiwal Młodzieży i Studentów to jest cykliczna impreza odbywająca się co 2 lata. I piąta odsłona miała miejsce w Warszawie w 55. roku latem. 31 sierpnia się zaczęła i skończyła po 14 dniach, bo trwała 2 tygodnie. No i to było wydarzenie, na które do Polski przyjechało... Jaka już nie pamiętam. A mam to w 30 bardziej. To były jakieś szalone liczby, bo pamiętajmy, Warszawa w 55 była ciągle miastem przede wszystkim zniszczonym i gruzy oczywiście stały w różnych miejscach, ale tak samo wszędzie były też pustki po wyburzeniach. To było takie miasto już trochę po 10 latach uprzątnięte, no ale bardzo doświadczone i jakby też zdewastowane dzielnice, a na tle tego powstały już nowe budowle, nowe jakieś rzeczy. Stał nowy Pałac Kultury otwarty 22 lipca, tak oficjalnie, z parkiem pod spodem. Stadion Narodowy otwarty właśnie na festiwal. Znaczy wtedy stadion dziesięciolecia. Stał, powiedzmy, Plac Konstytucji już na MDM-ie. Warszawa się z gruzów powoli wyłaniała. Starówka też. W tym kształcie, którym znamy ją jakby do dziś. Tak, tak, mniej więcej. Znaczy nie, no tak, mniej więcej, tak. No i właśnie do tego wszystkiego zaproszono tutaj 25 tysięcy obcokrajowców ze 114 państw świata. 114 państw to jest naprawdę dużo, bo często myśli się o tym, że to tylko ludzie z tego naszego bloku wschodniego przyjechali, natomiast tak nie było. Byli tu ludzie z, nie wiem, USA, z Nowej Zelandii przyjechało 2 gości, z najróżniejszych krajów tak zwanych kolonialnych, no ale właśnie też z Zachodu. I nie trzeba było koniecznie reprezentować jednego światopoglądu, to też było ciekawe. Ważne było to, żeby być zrzeszonym. To taka była jakby, że trzeba było należeć do jakiejś organizacji. Nawet można było się fałszywie tam wpisać, bo ludzie lubili takie wyjazdy, tak jak teraz do Korei Północnej, prawda, pojechać i na przykład tam, nie wiem, pójść, no nie wiem, zrobić coś dziwnego. Więc podejrzewam, że tak też tu przyjeżdżali trochę niekiedy. I na przykład związki nawet, nie wiem, religijne jakieś też były zaproszone i też przyjeżdżały, miały swoje reprezentacje i przede wszystkim osoby artystyczne, ludzie uprawiający jakąś sztukę, najczęściej jakąś tam ludową czy coś, tancerze, muzycy, aktorzy różnych teatrów, no i to było z całego świata i również z całej Polski, bo to też ważne, że z Polski przyjechało z kolei 150 tysięcy delegatów w 3 turnusach i artyści. Także na przykład, nie wiem, Teatrzyk Bim-Bom z Młodym Cybulskim, Kobielą, Fedorowiczem też brylował i robił tam wielką furorę i tak dalej. No i ludzie, którzy niekiedy po raz pierwszy byli w Warszawie i po prostu byli delegatami, bo się wykazali na przykład w swoim zakładzie pracy. No i tak. Ważnym wymiarem tego festiwalu, poza działalnością artystyczną, tym, o czym przed chwilą mieliśmy przyjemność sobie porozmawiać na ławce, czyli temu na przykład, że jedna z najważniejszych wystaw w historii, wydaje mi się, drugiej połowy XX wieku w Polsce, czyli wystawa w Arsenale, gdzie pokazano postawy, no Wróblewski, Fangor, zdaje się, nie, Fangora nie było. Nie, Fangor był tam bardzo ważną osobą, o której prawie się nie pisze. To znowu rzecz, do której jakby tak zacząłem. Dlaczego nikt o tym nie pisze? Fangor był tam, on już był wtedy, bo to była wystawa studencka młodych artystów. W ogóle to był czyn festiwalowy tych artystów. Oni, czyn festiwalowy artystów z okazji wielkiego święta, 22 lipca otwarta. Ale wystawa przeszła do historii jako wielki przełom w sztuce, jako pierwsza wystawa jawnie kwestionująca, nie tylko nie będąca socjalizmem, ale wręcz go kwestionująca. Ona była też, no w ogóle to było bardzo fascynujące wydarzenie, bo wystawili tam, w zasadzie pokazali się wszyscy późniejsi ważni artyści, malarze przede wszystkim, ale też rzeźbiarze, którzy coś tworzyli. Natomiast
Ona była opisywana, na przykład Julian Przyboś sobie na nią poszedł, z Krakowa przyjechał i siedział w Krakowie przez ten cały czas, a w Krakowie, jak to w Krakowie, sztuka była trochę inna i na przykład tam socrealizm tak bardzo nie zażarł. I tam już była awangarda krakowska, normalna sztuka awangardowa niejako, Kantor i tak dalej. Natomiast on tu przyjechał i zobaczył, że to jest jakiś przełom. Znaczy on generalnie docenił tę wystawę jako coś historycznie istotnego, natomiast ocenił ją jako sztukę taką przedwojenną, jakąś ekspresjonistyczną i że tam nie ma ani jednego nowoczesnego obrazu, jego zdaniem. Natomiast ona była po prostu opisywana jako wystawa szczera. I to słowo szczera i dzika to było też wtedy używane. Dzika. Ciekawe, bo szczerość jest takim tematem, które New Sincerity wraca teraz, więc może jeden z wątków, który łączy współczesność z festiwalem. Bo w zasadzie też... trochę o tym chciałem zapytać, o to, że wybierasz ten 1955 rok z jakiegoś powodu, prawda? Bo wydaje mi się, że w nim się, w tym wydarzeniu, które było też antywojenne, miało jednym z jego zaprzestanie posiadania broni jądrowej, to były ważne hasła. Zdaje się, że w 1955 Józef Rotblat dostaje nagrodę Nobla pokojową, czyli ktoś, kto w Palo Alto w przeciwieństwie do Oppenheimera powiedział, że nie będzie pracował nad wojną, nad bombą atomową. To jest moment, w którym kultura wyraźnie sprzeciwia się wojnie. I zastanawiam się, czy to jest jakiś wątek, który cię zmotywował do tego, żeby zająć się tym festiwalem? Czy coś innego odkryłeś w festiwalu, co było ważne i co jest jakby aktualne, może tak? Powiem szczerze, że nie do końca tak było, żebym jakby pracując nad tym, ten wątek wojenny jakoś żeby on mnie do tego przyciągnął. Natomiast on się stawał dla mnie czymś i też trochę, bo zacząłem pracę w 2019. Wtedy zdecydowałem, że zrobię ten komiks. I powiedzmy, że nie wiem, wojna była wtedy jeszcze dla mnie czymś jednak zupełnie odległym. No, czymś, o czym niezbyt myślałem. Oczywiście jakieś tam, wiadomo, znaczy, natomiast... Pracowałem nad nim 3 lata, więc w trakcie pracy stała się czymś bardzo bliskim. I to w zasadzie wojna w Ukrainie wybuchła wtedy, została zaatakowana wtedy, kiedy już był scenariusz napisany i rysowałem ten komiks, ale cały czas miałem takie poczucie, były różne rzeczy, które wydawały mi się współczesne i tak dalej w tym komiksie. To na przykład? Znaczy właśnie jakieś takie, to z kolei, bo cały komiks robiłem w trakcie pandemii, ale wiedziałem, że jak go wydam, to prawdopodobnie już z tego lockdownu, że to już będzie przestarzałe, bo wiedziałem, że to jest wieloletnia praca i wtedy właśnie to potrzeba, o której mówili ci ludzie, dużo rzeczy mam w swojej głowie i tak mówię niestety, ale chodzi mi o ludzi, którzy, bo bardzo ciężko jest przeczytać coś szczerego, prawda, z 54-55 roku i jeszcze do tego napisanego nie przez pisarza, co jest dla mnie istotne niekiedy, jak robię jakieś researche, ale na szczęście w 54 był chyba pod koniec, albo na początku 55, już nie pamiętam, był zorganizowany przez jakąś gazetę konkurs na dzienniki. Po prostu ludzie, którzy pisali pamiętniki, mieli przysyłać swoje dzienniki czy pamiętniki i one były oceniane jakby... były oceniane jakoś. Nie wiem, jak to w ogóle ocenić, bo to chodziło o amatorską twórczość, który jest lepszy. Natomiast i to, co zabawne, to chyba nie zostało odesłane do tych biednych ludzi i one zostały w takim archiwum i to można do tego dojść. Ja przeczytałem tylko o tym w różnych miejscach. Instytut Pamięci. Tak, tak, tak. I tam są po prostu teksty w rodzaju... Znaczy to, co z tego... Nie czytałem tego, tylko raczej o tym czytałem. Natomiast w tych opracowaniach było ewidentnie napisane, że ludzie potrzebowali jakiejś odskoczni, że to, co przede wszystkim czuli, to nie jakiś terror, czy coś takiego, tylko zmęczenie, szarość rzeczywistości, praca po prostu w pyle, w znoju od 10 lat bez przerwy.
Wcześniej wojna przez 5 lat, znaczy no nie bez przerwy, ale wiadomo, że nie była to sytuacja komfortowa. Natomiast te 10 lat po prostu jakichś zmian ciągle, budowy życia chyłkiem gdzieś, jakoś pokątnie, tam gdzie się da, na kupie, w hotelu robotniczym czy coś takiego, to po prostu było totalnie męczące, a jednocześnie to zmęczenie jakby nie przynosiło za dużo jakiegoś takiego efektu, takiego, że już, prawda, że coś zbudowałem i to mam, prawda, to nie do końca ludzie to czuli i wydaje mi się, że jedną z najważniejszych potrzeb była potrzeba jakiegoś czegoś innego, czy jakiegoś święta po prostu, czegoś wielkiego w tym zamknięciu, w tym jakimś takim odizolowaniu i takiej po prostu katordze psychicznej. No i szczerze mówiąc, w lockdownie wydawało mi się to dość aktualne. Potrzeba jakiejś takiej właśnie czegoś, no święta. No, pamiętam coś takiego, jak ludzie na jakichś Facebookach pisali, że jak to się wszystko skończy, to w końcu się spotkamy i zrobimy taką imprezę, jak wiesz, no jak w jakimś liceum się robiło tylko i potem już nie. Skończył się lockdown i zaczęły się protesty, więc tak wyglądało. Tak, no to w zasadzie nie było takich niestety rzeczy, że to już i możemy, co zawsze było coś. Natomiast potem miałem poczucie, okej, wszyscy o tym zapomną, ale już jak to rysowałem, to zaczęła się wojna i nagle tak czułem, że te lęki atomowe na przykład, które w 55 były bardzo żywe, że za chwilę walnie w nas bomba atomowa i tylko zastanawiamy się, czy to źle, czy dobrze, bo ci Polacy to właśnie, nie wiem, czy w końcu coś się stanie i coś się zmieni na przykład, czy nie. Potem dopiero się dowiedzieliśmy, prawda, że w obu planach i ZSRR, i Stanów, i Zachodu było strzelenie w tą Warszawę jakąś atomówką ewentualnie, żeby tu wyznaczyć taką linię graniczną, także byliśmy, tak, no także, no, lęki były uzasadnione, o tak powiem. To jest bardzo ciekawe, bo jednym z pierwszych chyba emocji, która wydobywa się z bohatera festiwalu, to bardzo taka prozaiczna scena u fryzjera, tak? To jest strach. Jakiś rodzaj strachu, że przyjeżdżają ludzie, że znowu tutaj coś jakby, że rzeczy, które się dzieją w nieoczywisty sposób, nawet jeżeli to jest festiwal, to jest zagrożenie. To znaczy, ja czuję, że jedną z pierwszych emocji twoich bohaterów, ludzi doświadczonych traumą wojny, jest strach. No tak, tam jest faktycznie taka rozmowa, że jest tylu ludzi, po raz pierwszy od 10 lat jest korek w ogóle na Marszałkowskiej, czuje się starą Warszawę i drugi mówi, no tak, zaraz, tak, czuję się, za chwilę coś wysadzą albo zburzą. No i tam, że oczywiście teraz jak w nas walną atomówką, to cały socjalizm padnie, no bo wszyscy tutaj są. I faktycznie takie rzeczy, bo ten mój research do tego komiksu obejmował oczywiście oficjalną prasę, no bo to jest też, no to z perwersyjną przyjemnością czytam język propagandy i to jest, to też to wykorzystałem w tym komiksie po prostu, ale też starałem się właśnie dojść do wspomnień i to właśnie z różnych lat, a bardzo na bieżąco takich dzienników, ale też wspomnień PRL-owskich, po prostu później już z nostalgią wspominamy festiwal, no i też już z lat 90. i późniejszych osób, które to wspominały, albo jakichś wywiadów i tak dalej. Na każdym etapie to było trochę inaczej opisywane, mam wrażenie. Czyli chcesz powiedzieć, że też ten festiwal służył różnym celom w różnych czasach. To jest opowieść o tym festiwalu, tak? Tak, trochę tak było. W PRL-u na przykład Kobyliński, taki rysownik, napisał w swojej książce o festiwalu cały długi rozdział, używając go jako taki przykład właśnie na to, jak można się ucywilizować i że on tego bardzo chce, żeby to wróciło, co wtedy było na festiwalu, że ludzie nagle, to takie to jak z memów obecnie, że ludzie się do siebie uśmiechali. Że ustępowali sobie w miejsca w tramwaju, a nie, że się przepychali tam, bo oczywiście doświadczenie tłoku w Warszawie było też doświadczeniem bardzo, bardzo męczącym i ciągłym w centrum. Nawet mimo, że centrum było puste, to ludzie cały czas przez nie przejeżdżali, te tramwaje były po prostu całe upakowane ludźmi. No a tu nagle, i w związku z tym oczywiście wszyscy się ze sobą żarli, kłócili, każdy chciał dojechać jak najszybciej i na festiwalu nagle wpuszczamy tego czarnoskórego i tu wszyscy wokół niego jeszcze tam chcą od niego coś dostać, bo ci biedni ludzie
o jakiejś innej karnacji, byli tak po prostu tam, musieli się czuć po prostu strasznie, no bo jak tylko się pojawiali na ulicy, to wokół nich się tworzył wianuszek dzieci, które coś od nich chciały ich dotknąć, chciały ich jakoś, nie wiem co, oni pewnie też nie wiedzieli, czego te dzieci chcą, no oczywiście to było sformalizowane, że chcą autograf, a najlepiej też jakiś fant, jakiś znaczek. Ale to jest ciekawe, James Baldwin w tym swoim eseju o przyjeździe do Szwajcarii, do jednej z wiosek, czy w Alpach, pisze, że właśnie rozumiał ludzi, którzy widzieli pierwszy raz osobę czarną i to nie jest jakiś, nie były to performance rasizmu, tylko ciekawości. Nie, tak, więc tak. Być może to, ja to, tego nie oceniam, tak? Bo, i czuję, że w tej książce nie ma oceny. Mhm. To jest ciekawość. Ciekawość ludzi wszelkich kolorów, ras, kształtów, strojów, bo stroje są ciekawym elementem tej książki, to jest coś, co się przebija przez motywację bohaterów. Tak, tak. To jest tak. Ja tylko mówiłem tak, powiedzmy, z perspektywy ludzkiej. Jak ja bym gdziekolwiek się nie ruszę przez 2 tygodnie, miał wokół siebie jakichś ludzi, to po prostu bym tego nie wytrzymał. Natomiast możliwe, że oni wytrzymali. Natomiast chodzi mi o to, że też mogę powiedzieć o tym jakby kolejnym takim wątku, który nie myślałem, że w ogóle ktokolwiek zauważy czy coś, ale był takim, który mnie jakby przykuwał moją uwagę w odniesieniu do współczesności. I to, że właśnie to był taki moment, gdzie do Warszawy, jeszcze powiedzmy, że ten festiwal był festiwalem młodzieży, co było w ogóle ciekawe, bo ten festiwal młodzieży już była 5. odsłona, czyli od dawna się był organizowany, co 2 lata. To w ogóle on był czymś, w jednym tekście jakby taką analizę czytałem, która była chyba trafna i błyskotliwa, że jakby ten festiwal i w ogóle blok socjalistyczny dowartościował coś takiego jak młodzież, bo wszystkie swoje działania kierował właśnie do młodzieży. Młodość była czymś takim najbardziej, najważniejszym i takim jakby, no, przynajmniej oficjalnie, prawda, młodość, to co nowe. Natomiast no, kapitalizm tego nie do końca robił, bo co tam kupi ten dzieciak, gdzie on, no nieważne, w każdym razie chodzi mi o to, że, no nieważne, poszedłem znowu w jakiś rewir, ale chciałem powiedzieć o młodzieży, która też właśnie, ona była przede wszystkim wychowana w tej szarzyźnie, w tym znoju. No bo wyobraźmy sobie młodego człowieka w 55, który... który się w 35, 40 roku. Tak, no nie pamięta przedwojnia, albo pamięta jakieś nie wiem co. Potem pamięta wojnę i potem pamięta 10 lat no, pracy, odbudowy, biedy. No, także wprowadzania jakiegoś... ustroju, który jakby wyznaczał to, kim ma być ten człowiek. Niejako. I chaosu. Chaosu, który jakby często się pojawia z wykorzenienia świadków. Jaka też brutalność, prawda, musiała być po wojnie, po doświadczeniach jakaś taka psychologiczna. No nie? Jakby to, czego doświadczyłeś na wojnie, jak wymordowano tyle osób mieszkających w Polsce, jakby no, to po prostu nie zostaje bez żadnego śladu. I w każdym razie, co ja chciałem powiedzieć, jakim ważnym wydarzeniem, wielkim... A, i ci ludzie jeszcze do tego nie widzieli w tym przez 10 lat w tej Polsce, albo prawie nie widzieli obcych, jakichś innych. Znaczy oczywiście były jakieś delegacje, a to z Korei, a to z Chin, no ale też człowiek, który pracował gdzieś na Śląsku czy coś, no nie widywał za bardzo, no, chyba że właśnie jakąś delegację, ale no, natomiast właśnie tutaj, że możemy ich posłuchać muzyki, możemy z nimi porozmawiać jakoś, możemy ich zobaczyć, ich poznać, napić się z nimi wódki, uprawiać z nimi seks i tak dalej, no to było coś tak otwierającego, że po prostu jakby to, że ci ludzie do nas przyjechali i mogliśmy ich zobaczyć, dotknąć, z nimi pogadać, było rzeczą, która moim zdaniem wpłynęła jakby totalnie na i to właśnie to nie tylko dotyczyło Warszawy, no bo ten 150 tysięcy ludzi z całej Polski tu też przyjechał, żeby się z nimi spotkać i no i to po prostu musiało zostać i to też widać na przykład w Po Prostu, no nie, w gazecie studenckiej, bardzo znanej, w której pisał Chłasko, w której pisał, no to był taki, tak, przez jakiś czas po festiwalu właśnie, dokładnie po festiwalu to się stało takim ośrodkiem jakiejś wolności. Ciekawe, ośrodkiem wolności też chyba takiej osobistej, rozumiem. Mhm. Tego. Tak, ale też to, o czym można pisać, no bo naprawdę oni podejmowali takie tematy, że jak człowiek sobie tak stereotypowo myśli o latach 50., to nie podejrzewa, że można było o tym pisać w taki sposób, prawda? Z czego wynika chuligaństwo? Chuligaństwo wynika z
tego, że ta... No i generalnie obarczanie raczej systemu niż tego, że nie wiem, no, przyszło z zachodu czy coś takiego. No. I chodzi o to, że To ja zapytam o coś. Mogę? Tak. Chciałem zapytać o to... Mam dwa pytania. Jedno to czy... użyłeś tego słynnego słowa seks, ale w tej książce jest dużo fascynacji, romansów, flirtów, nieszczęść, które wynikają często też z nieporozumień na poziomie języków. Pomieszanie, taka wieża Babel, która się pojawia w Warszawie, jest bardzo obecna. Bardzo mi się to podoba. To jakby ta, i to zastanawiam się, czy w tobie jest jakiś poszukiwacz nieporozumień, czy to cię interesuje, ta niemożliwość skomunikowania się, którą wyraża się w twoich bohaterach. A druga rzecz to właśnie ta, czy na przykład część z tych osób legalnie lub nie została w Polsce, może dotarłeś do takich opowieści, no i czy po festiwalu z tych 25 tysięcy ludzi kilkaset osób zdecydowało, że Polska to jest kraj, w którym wolą zostać. Dobra, przypomnisz mi, jeżeli pójdę w jakiś ten, o co mnie spytałeś, dobra? To jest tak, najpierw, to już mi przypomnij, pierwsze pytanie było o tym, czy ciebie fascynują nieporozumienia. A, nie, no tutaj z kolei mogę powiedzieć o tym, że ja trochę specjalnie, oczywiście, po pierwsze, znaczy wiesz, no, robić komiks o porozumieniach, czy cokolwiek robić o porozumieniach, to trochę nuda. Także bardzo chciałem, szukałem oczywiście takich jakichś momentów, jakichś spięć, jakichś niewygodnych, natomiast też to, co chciałem, to przede wszystkim wyzwaniem było zrobienie tego graficznie i jak sobie poradzić z tymi wszystkimi językami. I nawet doszedłem w pewnym momencie do wniosku, że być może to było, stało na przeszkodzie, że ktoś nie napisał o tym jakiejś porządnej powieści albo jakiegoś nie umieścił tego w literaturze. Bo ile języków musisz tam zawrzeć, żeby oddać ten kołowrót jakiś tego wszystkiego, co tam się działo, tej muzyki, no nie, tego się nie da po prostu oddać. Nie było powieści pofestiwalowej. No nie było czegoś takiego, nie. Natomiast chciałem zrobić właśnie, komiks jest takim gatunkiem synestezyjnym, prawda, że widzimy to, co słyszymy i tak dalej. No i bardzo się tutaj chciałem zabawić w tym, że aby pokazać to, jak ludzie się nie rozumieją w dymku, prawda? I to tam jakoś wydawało mi się, że znalazłem na to fajny sposób. Mogę to opisać dla tych, co nie czytali. Te wyrazy w językach obcych, nawet jak jesteśmy człowiekiem z lat 50., który nie uczył się za bardzo na przykład angielskiego, są jakieś tam wyrazy, które jednak rozpoznaję, które docierają super, prawda, okej, okay, też pewnie wiem, co to jest no, no i tak dalej, no i tym podobne. Więc te wyrazy, które rozumiemy, jak ktoś do nas coś gada w miarę powoli, są napisane, a cała reszta jest nienapisana i z tego mniej więcej można się domyślić albo nie, co ten człowiek mówi. Czasami to powoduje nieporozumienia, czasami nie. Druga rzecz to są tłumacze, którzy tam byli i towarzyszyli raczej większym grupom niż pojedynczym osobom oraz tym specjalnym gościom. No tłumacze, jak coś tłumaczą, to zasłaniają dymek tej osoby, która coś mówi, przez co też nie wiemy do końca, co ta osoba powiedziała, wiemy co mówi tłumacz. To też no, tak było dla mnie jakoś tam istotne. Z muzyką też jakoś sobie próbowałem poradzić, natomiast właśnie to nieporozumienia też sam jakby kształtowałem, ponieważ jednym z podstawowych jakichś takich motywów, gdy pisało się o tym festiwalu artykuły czy jakieś tam wspomnienia, to było to, że się ktoś z kimś nie dogadał na zasadzie, też generalnie udawanie albo nieporozumienia, że ktoś jest kimś innym niż się wydaje. Chodzi o to, że jak przyjechałeś, że na przykład, nie wiem, ktoś, kto miał ciemniejszą karnację i przyszedł do miasteczka festiwalowego, to tam go obskoczyła młodzież, chciała autografy, po czym patrzą, a tutaj autografy po piękną polszczyzną, że tam pozdrowienia od Jurka z kogoś tam, a myśleli, że to Hindus czy coś takiego, bo najbardziej właśnie cieszyli się takim powodzeniem Hindusi i właśnie czarnoskórzy. To były osoby, znaczy... Skąd ty to wiesz? No o tym cały czas pisano w prasie, że jakby, no tak mi się wydaje też, muszę powiedzieć, ale jakby moja recepcja ówczesnej prasy
Nie, czyli recepcja. Dobra, jest taka, że właśnie ci no, na każdym kroku była taka jakby taki stereotyp dostojnego Hindusa, takiego dostojnego i trochę tajemniczego, taki orientalizm, że on za tymi jakimiś takimi woalami, bo też nie wiem, jak, znaczy wiadomo, jak się ubierali, nie zawsze byli oczywiście ubrani w jakieś tam ludowe stroje, ale często na zdjęciach bardzo często, więc to też trochę krzywi to jakby, bo zdjęcia były robione z okazji różnych imprez właśnie kulturalnych, gdzie byli ubrani ludowo. Natomiast tak generalnie to ci ludzie się ubierali normalnie i wychodzili na znaczy normalnie, niekoniecznie w jakieś tam kostiumy ludowe ze swojej tam, nie reprezentowali cały czas czegoś. Także, no i tak samo było z kolei o osobach czarnoskórych, to tam, że od nich to naprawdę chciano to wszystko i tak dalej, a oni z kolei mieli stereotyp wiecznie uśmiechniętych. To byli tacy sympatyczni, wiecznie uśmiechnięci, taki, wiesz, sympatyczny, no nieważne. Dobry stereotyp. Tak, dobry. Nie polski, można powiedzieć. Tak, szokujący, zwłaszcza, nie, tak, w 55 na pewno. Duży uśmiech, prawda, osoby, która, to na pewno. No i w ogóle chciałem też, tak, no i mówiliśmy teraz, no i to udawanie. Udawanie było dla mnie czymś istotnym, bo w ogóle chciałem, żeby udawanie było jednym z tematów tego komiksu, bo udawanie było opisywane często właśnie w taki anegdotyczny sposób, jak ten Hindus, prawda, tam Polak Hindus, albo Kobyliński, który właśnie z innym redaktorem, dookoła świata wszedł w tłum Polaków, udając Amerykanów, bo oni znali angielski i chcieli zobaczyć, jak to jest, jak jest się tym festiwalowiczem. Potem powiedzieli, że w sumie to nijak, ale no, nie poczuli tego jakoś. Natomiast zrobili to, taką prowokację i pisali o tym. Też Chłasko, jak pisał, jedyny mały fragment o festiwalu w jego twórczości i w ogóle w twórczości literackiej, jeden z nielicznych, akapit w jednym z opowiadań, był o tym właśnie, że ci festiwalowicze gdzieś tam idą, jakiś taki wykolejeniec na ich patrzy i sobie myśli, że oni tam tutaj świętują, machają chorągiewkami, kochają się, a jak wrócą do siebie, to dać im tam jakieś tyfusy w rozpylaczach, karabiny i będą do siebie jeszcze bardziej zaciekle strzelać, jak damy im jakieś hasła obecne czy coś takiego. Innymi słowy, że udają przed sobą i że to zawsze jest jakieś fałszywe. Natomiast ja chciałem dowartościować to udawanie. Uznałem, że właśnie w tym, że ten człowiek może tam przyjechać z Polski, albo niekoniecznie z Polski, z kraju kolonialnego i tak dalej, nie wiem, i udawać kogoś, kim nawet nie jest, jeżeli możemy tak powiedzieć o kimś, to jest w tym jakiś taki bardzo wyzwalający aspekt, że jestem sobie w tej Polsce w latach 50. jakby mam ścieżki jakiegoś jakby bycia kimś, pięć na krzyż, a jak do tego nie pasuje, to jestem chuliganem, prawda? I jakby muszę się dopasować do systemu. A tu nagle przyjeżdżam i mogę być kimkolwiek. No taki karnawał po prostu. Mogę udawać, nie wiem, Francuza, mogę udawać inżyniera z Krakowa, a być tak naprawdę, nie wiem, białostockim chłopem, nie wiem, kiedy cokolwiek. No i wydaje mi się, że to jest skonstruowanie samego siebie w końcu. Sam siebie stworzyłem i sam siebie jakby kłamiąc, udając, w końcu trochę się, sam się zrobiłem i jakby no, to jest w tym coś wyzwalającego. I tak jak mówiłem o tym po prostu, potem w pierwszym numerze po wakacjach, bo to miało przerwę wakacyjną, bo to była gazeta studencka, był taki na pierwszej stronie nowa redakcja, nowe logo i jakby jakiś taki manifest, że chcemy więcej, lepiej, bardziej, coś takiego. Tak się zaczynał i jakby to były po prostu wrażenia pofestiwalowe. No i to zostało w tych ludziach po prostu. No i to u mnie jest w komiksie, bo chciałem właśnie pokazać te jakieś takie udawania, z których oczywiście wychodzą pewne nieporozumienia, no bo to też ciągnie fabułę i tak dalej. To może ten wątek o tym, czy ktoś po festiwalu został w Polsce, czy nie? A został, to mam fajną anegdotę, ale nie wiem, czy bardziej mamy intelektualnie, czy anegdotycznie rozmawiać. Jak chcecie. Dobra, fajna anegdota jest fajna. To jest tak, że w sensie nie intelektualnie, bardziej chciałem tak teoretycznie. Po prostu powiedz anegdotę. Dobra, anegdota była taka, że przyjechał Hindus, który poznał człowieka, o którym już tylko słyszałem, bo on... A nie, on żyje, tylko nie mieszka w Polsce. Nie będę mówił nazwiska, natomiast to jest osoba publiczna, która zakładała
pewno czasopismo, no nieważne, w każdym razie poznał Polak Hindusa i zaprzyjaźnili się i ten Hindus zaprosił go do siebie, do Indii i po jakimś czasie w końcu udało mu się tam pojechać. Pojechał do Indii i okazało się, że ten Hindus zapomniał, że go zaprosił i gdzieś w ogóle pojechał sobie, nie było go. I ten człowiek wylądował w Indiach. Okazało się, że w Indiach też trzeba było mieć jakieś zaproszenie, coś tam, czy jakieś miejsce, w którym się zatrzymujesz, więc on od razu został bezdomnym. Pobity został przez jakąś gildię kloszardów tamtejszą, bo nie mógł tam żebrać, zakazano mu. Więc ostatecznie wydostał się stamtąd po paru latach i pojechał do Australii, gdzie z kolei już nie pamiętam, co on tam robił, chyba w jakimś teatrze grał. Ostatecznie ten człowiek nie wrócił chyba do Polski już nigdy, także wyemigrował w ten sposób, ale ostatecznie wylądował w Stanach i ostatni ślad po nim taki publiczny to jest to, że był między innymi człowiekiem, który był wzięty do procesu Merlina Mansona jako biegły detektyw, który coś tam badał. To był jakiś człowiek, o którym chyba zrobię kiedyś komiks. Jak serial na Netflixie. Tak, no, także takie historie się zdarzyły, natomiast byli też ludzie, którzy tu zostali, na przykład żona Kałużyńskiego, o której powiedziałem. To była amerykańska aktorka, która tu przyjechała na festiwal i zakochała się w Kałużyńskim. I została. Po prostu. Znaczy nie wiem, czy nie została na dwa raty. Możliwe, że wyjechała i potem jakimś tutaj sposobem wróciła. Jak już bardziej było to prostsze. Możliwe. Tego trochę nie pamiętam już, szczerze mówiąc. Byli też ludzie, którzy tu zostali na jakiś czas. Bo na przykład występowali i tak dalej. Ale takich historii... No i oczywiście były osoby, które zostawały na przykład... To są już takie anegdoty, o które prawie bardzo często jestem pytany, że tam ha, 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 podobno po festiwalu było dużo mulatów, no nie, młodych. No i to w ten sposób też poniekąd jakby... Znaczy na ten temat są też reportaże, więc to jest prawda, że no bo o seksie na festiwalu to w zasadzie od lat 90. mówi się za każdym razem, gdy się o nim mówi albo pisze. No bo to też było właśnie to wyzwolenie jakby. Zresztą jakby głosy na ten temat były już w relacjach bardzo takich wczesnych, bo tam, nie wiem, na przykład mówiono o tym, jaką bieliznę wygodną mają ludzie za granicą i tak dalej. No to skąd się o tym wiedziało? No i tak, także czekaj, bo dalsza część była o tym, czy ktoś został. Jeszcze było trzecie pytanie w tym pytaniu. Nie, już trzecie pytanie kasujemy. Dobrze. Bo dla mnie ważniejsze jest chyba inne pytanie, bo już po tych 40 minutach jestem pełni przekonany, że jesteś ekspertem od faktografii festiwalu. Tak, no to prawda. Ale zastanawiam się, dlaczego ten festiwal dla ciebie w 2019 roku i przez te kolejne lata stał się ważny. No tak, to wracasz ciągle do tego. Że, znaczy, wiesz, bo widzę, że szukasz tego takiego czegoś, co można by powiedzieć, że to jest takie aktualne, prawda? Nie, bo o aktualności możemy sobie porozmawiać zaraz, bo na przykład uprzedzając, rozumiem na przykład wagę tego wydarzenia w kontekście tego, że Grzegorz Piątek napisał książkę o odbudowie Warszawy, że mamy opowieść o zgruzowstaniu, że ten mit ponownego budzenia się do życia Warszawy, Polski, człowieka jest ważny. Ale zastanawiam się, co ciebie tknęło osobiście, bo żeby 380 stron zapełnić obrazem i tekstem, no to trzeba mieć motywację, a może wystarczy ciekawość po prostu tego, co się wydarzyło, nie wiem. Pracujesz w bibliotece, wyobrażam sobie, że to może być twoja motywacja, zastanawiam się. Tak, no właśnie tu chciałem się trochę przyznać do tego, że jestem takim, wiesz, molem archiwalnym. Jak trafię na jakiś fajny temat, to po prostu czytam, grzebię, wyciągam i on się w zasadzie sam mi trochę pisze. Patrzę kolejne wątki, wyciągam i sobie myślę, ten wątek z tym połączę i to będzie fajne. I jakby notuję to i jakby... Ten etap pracy jest dla mnie zawsze najciekawszy. I to nie jest takie emocjonalne połączenie, tylko coś w rodzaju bycia detektywem. Trochę tak,
też emocje miałem takie, że to jest takie super. Że ja też bardzo lubię, właśnie tak jak mówiłem, lubię język propagandy. Lubię też tę utopijną wizję takiej, wiesz, takiej, no, znaczy jak czytam na przykład te jakieś meldunki festiwalowe, że tam młodzież w jakimś surażu pomalowała ludziom płoty i wyrwała chwasty i coś tam wszystko po to i jeszcze zasadziła, zebrała jabłka i sprzedała je po to, żeby kupić kostiumy ludowe do świetlicowego aktywu jakiegoś, który tam tańcuje i zrobiła to z myślą o festiwalu z jakiegoś powodu, to szczerze mówiąc ja jestem, ja po prostu bardzo bym chciał, żeby tak było. Nie do końca w to wierzę, ale chciałbym, żeby tak było i lubię o tym czytać. I uważam, że to, że oczywiście ja też się z tego śmieję w duchu, ale generalnie to nie jest śmieszne. Ja bym chciał, żeby tak było. I oczywiście to też nie są takie jakieś nostalgiczne gadania, bo tak nigdy nie było, że tam kiedyś to młodzież była taka i taka. Nie, no nie, właśnie nie była, no ale... Ja nie czuję nostalgii. Jakby to, ja rozumiem, że motywacją nie była opowieść pod tytułem kiedyś to było lepiej. Ja jakby bardziej, może dlatego, że sam mam ojca archiwistę i wiem, jak ciężko jest się dokopać emocji spod ton historii i faktów, to próbuję w tobie znaleźć to, co na koniec jest jakby, nie wiem, może strachem, może ciekawością czegoś, co powoduje, że artysta wykonuje tyle pracy. Ale może ciężko jest to zwerbalizować. No, ja też po prostu... Wiesz, no to jest takie uczucie, w tym wypadku miałem też uczucie pionierskie, bo mam poczucie, do tej pory festiwal pojawił się w dziełach sztuki, no bo właśnie on jest bardzo obecny w jakichś tam wspomnieniach. W zasadzie każdy, kto tam był, wydaje mi się, i coś pisał potem, to coś o tym napisał. Też, a w sztuce w zasadzie nie jest obecny. Jest właśnie ten akapicik Uchłaski, gdzieś tam jest troszeczkę Utyrmanda w życiu emocjonalnym i uczuciowym, czy jakoś tak. Jest też, było sztuka teatralna w Warszawie, musical, ale na nią nie poszedłem, bo przestali ją grać, jak już tak się tym zainteresowałem. Tam było właśnie dużo piosenek z epoki. Jest trzecia rzecz, którą pewnie każdy zna, w drugim sezonie serialu Dom. Drugi sezon, pierwszy odcinek miał być taki hitowy, więc zaczyna się w trakcie festiwalu. I tam też oczywiście jest motyw pomylenia się i tak dalej, jakby to, ale też zrekonstruowano dekoracje i tak dalej. Z błędem? Tak, trochę z błędem. Potem widziałem inne kolory zupełnie niż, bo kolory są oczywiście, wiadomo, czarno-białe. Znaczy, dobra, nie, ludzie, którzy tam pracowali, pewnie jeszcze pamiętali ten festiwal, ale poszli w trochę inną gamę kolorystyczną, ale to inna dekoracja była. Także ja po prostu chciałem to zrobić, bo miałem poczucie, że ten festiwal zasługuje na takie coś, bo wydawał mi się bardzo ważnym wydarzeniem. Tak jak powiedziałem, ten poczucie jakiejś takiej wolności, niezależności i tego święta, mam wrażenie, że w tych ludziach zostało i też to tak, powiedzmy, że trochę po Wajdowemu, tak symbolicznie chciałem. Ludzie tego na szczęście nie zauważają, jak o tym z nimi rozmawiam, że to nie jest jakieś takie toporne, ale na przykład mam poczucie, że oczywiście do października 56 roku doprowadziło wiele rzeczy, wiele ważniejszych rzeczy, ale festiwal też w jakimś stopniu. Poczucie tego, że możemy właśnie być gdzie indziej, jacy inni, że możemy się zmienić, że poczucie otworzyć też na jakby, no bo też temu festiwalowi towarzyszyła, znaczy panowała tam atmosfera po rozmowach genewskich, które były jakiś tam miesiąc wcześniej się zaczęły i faktycznie meldunki, jak to się nazywało, z tych rozmów między blokiem wschodu i zachodu były takie, że może nie tam, nie wiem, skończy się komunizm czy coś takiego, ale że bloki się otworzą, że będzie komunikacja, że będą ze sobą jakby... No, że po prostu będzie większa otwartość jakaś i ludzie dlatego między innymi postanowili, że tam, nie wiem, delegacja niemiecka będzie jechać razem i będzie razem mieszkać. Takie gesty. Ale też właśnie to wycofanie milicji, to, że się nie boimy, zrobimy mapę w końcu Warszawy, bo do tej pory nie było mapy Warszawy, bo bano się, że nam strzelą tam po prostu na podstawie tej mapy w coś. Nadal się bano, bo mapa jest zakrzywiona. Jest tak zakrzywiona, że jak będą celować, nie wiem, w Pałac Kultury, to trafią gdzieś w Aleje Jerozolimskie. Natomiast trafić można, no bo małe ulice generalnie są. No i
No i generalnie poczucie jakiejś tej przez chwilę wolności, tego karnawału, tego bycia kim innym, mogło po prostu zostać w tych ludziach. No to po prostu nie wyparuję tak łatwo. No nie będę potem do tego dążył. Jak będę miał jakąś okazję, no to będę do tego dążył. No i też zakończyłem ten komiks właśnie dlatego na mównicy pod Pałacem Kultury. Tam, znaczy prawie zakończyłem. Siedzi ten pobity dzieciak pokłuty jakimiś znaczkami i Fangor z nim gada i patrzą przed siebie na tłum ludzi, który w 56 w październiku zbierze się tam ponownie. I to taki, tak aż sam się miałem taki cringe trochę, jak to robiłem, ale uznałem, że może ludzie tak nie pomyślą i w sumie nikt nie pomyślał, z kim rozmawiałem, także to takie niezauważalne się. To ciekawe, jak na przykład młodsi czytelnicy dowiadują się, wszyscy czytelnicy, jak dowiadują się historii, jak rozczytują te historyczne wątki, ale o to cię nie będę pytał, zapytam, skoro jesteśmy przy końcu, do którego my też się będziemy musieli zaraz powolutku, w którego stronę zmierzamy, chciałem zapytać, czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? To ja... Pan ma pytanie? Mówcie. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że tak z osobistych rzeczy, to bardzo fascynowały mnie wielość języków, jakie mogłem, i to nie dosłowna, że tam różne języki, ale to, jak mogłem sobie skrzyżować język robotnika z artysty, propagandy, jakby na tym pracować, to mnie po prostu emocjonuje. No nie wiem, może jestem dziwny, ale właśnie to mi dostarczało emocji, jak sobie to układałem. Mhm. No i trzecia rzecz jeszcze taka, oczywiście też obserwacje, tak jak mówiłem, o tych ludziach z innych kultur na ulicach Warszawy, którzy doprowadzili do jakiejś takiej właśnie tej atmosfery wolności, otwartości, do tych zmian. A prawda, jak to pisałem, to niejednokrotnie docierały do mnie takie jakieś głosy, że tam ta wieczna debata, kto wpuścił do Polski więcej imigrantów, PO czy PiS? I jakby oskarżanie się o to. No, także jakby używanie tego obcego w zupełnie innym kontekście, prawda? Ja miałem, jakby jeżeli mogę się podzielić jakąś swoją refleksją, to właśnie ja też podczułem, że ta książka trochę opowiada o tym, książka czy komiks, dobra, nie zaczynamy tej dyskusji, bo będzie kolejna godzina, o tym, że krótki moment jakiegoś cudu, który się wydarzył, może zmienić ludzi na stałe, na zawsze. Że myślę o takich momentach jak ten festiwal, jak pewne wielkie wydarzenia, które się dzieją. Czy to są protesty, czy to była pomoc osobom, które uciekały w pierwszych momentach wojny. Że to są takie wydarzenia, które dzieją się i wywołują pewnego rodzaju napięcie, które zawsze zostanie w nas. W dobrym tego słowa znaczeniu, że po wojnie, która była wieloletnią traumą, wykonano mały gest, który może trochę tą traumę zmiękczył. I to było moje odczytanie. Poza innymi wieloma przyjemnymi i takimi małymi momentami, które podczas lektury miałem. Ja ci powiem, wiesz, jak się właśnie przez 3 lata nad czymś takim siedzi i jeszcze to jest tak wielowątkowe, to ma się, wiesz, trochę i to jest ważne. I mam wrażenie, że w tego typu rzeczy, jak ten festiwal, bo moje inne komiksy są bardziej takie zwarte, mają jakiś jeden wątek, coś tam, czy coś, czy kilka. Natomiast tutaj chciałem pokazać trochę taki kalejdoskop różnych rzeczy, także o wielu tych rzeczach myślałem i jakby każda z nich mnie do czego innego jakoś tam ciągnęła i inspirowała. No tak, tak. To jeszcze raz zapytam, czy ktoś z państwa ma jakieś pytanie? Jeśli nie, to... O, jest... W komiksie jest wątek niedoszłego linczu na Niemcu. Zrobił na mnie wrażenie i chciałbym właśnie o to dopytać. Czy jakieś tam kroniki kryminalne były, czy dotarłeś do czegoś takiego, czy miały takie sceny, miejsce? Dziękuję. Na festiwalu, no tak. To były właśnie, faktycznie, tak jak tu powiedziałem, delegacja niemiecka była jedna.
z obu połówek była połączona i razem mieszkali w jednym jakimś miejscu akomodacji. Natomiast właśnie jeśli chodzi o relacje, o jakichś napięciach, jakichś sporach czy nawet bójkach, to dotyczyły tylko Niemców, co zresztą jest zrozumiałe w jakimś stopniu, no bo działo się to 10 lat po wojnie w Warszawie. I co ciekawe, a propos czegoś, co mówiłem na samym początku, że tu przyjechało tyle osób spoza zupełnie jakiegoś, nie wiem, młodzieżówki socjalistycznej czy coś, przyjechała też masa obsługi jakiejś technicznej, między innymi ludzie właśnie, którzy ich przywieźli, kierowcy, jacyś tam dziennikarze, fotografowie, i to byli najczęściej, bo zwykle gośćmi była młodzież. I ją można, prawda, powiedzieć, że no to oni są niewinni, prawda, 10 lat temu działo się coś, może byli w jakimś Hitlerjugend, no ale kto nie był? To zostało nagrane. Natomiast powiedzmy, że już jak ktoś był na przykład kierowcą takiej delegacji i sobie tu przyjechał i też siedział te 2 tygodnie, no to był dorosły i jeszcze miał skillę kierowania ciężarówką, tak? No to, więc prawdopodobnie nie był bezczynny 10 lat temu i tak dalej. Także to faktycznie powodowało, dlatego mój Niemiec jest, on tu fotografuje, ale on nie jest fotografem, on jest kierowcą ciężarówki właśnie, autobusu, na którym przyjechał. I w wolnych chwilach fotografuję różne miejsca. No i faktycznie, jeśli chodzi o jakieś takie spory, to na pewno były doniesienia o bójkach, ale co ciekawe, między delegacjami niemieckimi, w sensie wewnątrz niemieckiej delegacji, wschodniej i zachodniej. To są skądinąd, moim zdaniem, relacje szczere. Wiadomo też, że nie zawsze można to dojść do prawdy, ale w archiwum akt nowych są relacje tłumaczy, bo tłumacze festiwalowi nie byli agentami, przynajmniej w zdecydowanej większości, ale byli wypytywani. Czy widzieli jakieś sytuacje, mieli sami raportować, czy widzieli jakieś sytuacje trudne, sporne, jakieś groźne, jakieś, nie wiem, podejrzane? No i tam mówili właśnie, że na przykład pobiła się delegacja niemiecka. O Niemcach było też coś takiego, że była plotka, że zabito 3 Niemców w Warszawie, ale to była plotka. Nie ma żadnych, znaczy było w jednym miejscu napisane, że to jest plotka faktycznie najprawdopodobniej i nigdzie nikt nie stwierdził już ubytku jakiejś osób w delegacji, a tego pilnowano, żeby tyle osób, ile przyjechało, wyjechało, chyba że w jakichś tam celach artystycznych mogli zostać albo jakichś innych, prawda, udowodnić dlaczego. No nie mogli zniknąć. Także były takie plotki rozpuszczane, były też takie sytuacje opisywane też z drugiej ręki, jako być może plotki, że Niemcy na przykład właśnie też tutaj siedzą i piją piwo, mówią, że piwo niesmaczne, wspominają, co tutaj stało w trakcie wojny i przed wojną, rozmawiają właśnie tam i o getcie, czy tam chyba o Zachęcie właśnie, ja to też u siebie użyłem właśnie w komiksie, bo w Zachęcie było kasyno w trakcie wojny, i niemieckie. I tak, no i jeszcze były jakieś tam doniesienia o prowokacjach, że Niemcy specjalnie fotografują brudne, biedne dzieci, miejsca, które są zniszczone, co tym bardziej na nas działa, no bo to oni zniszczyli, ale właśnie tam jakąś biedę, i rozsypują cukierki w błoto, żeby dzieci zbierały i to fotografują. To są doniesienia, które jakby znalazłem, aczkolwiek każdy z nich, oprócz tej bójki, bo bójka to był świadek naoczny, wszystkie inne były przedstawione jako coś, co słyszałem. Nikt nie dotarłem do tego, że to widzieli. Także to były prawdopodobnie też plotki, a na pewno plotką było zabicie tam 2 czy 3 Niemców. No, także Niemcy, no to zrozumiałe, faktycznie powodowali takie sytuacje, więc jak chciałem doprowadzić do jakiegoś takiego klimaksu w tym komiksie, no to musiałem... Po prostu musiałem to wykorzystać. No, musiałem użyć Niemca i no, to też no, chciałem po prostu pokazać, jak to tam buzuje, emocje. Też chciałem podstawić w trudnej sytuacji moją bohaterkę, taką socjalistyczną robotnicę, która ostatecznie znokautowała, ale nie Niemca, tylko Hiszpana. Ale to też z różnych tam... No, ale to wszystko ma swoje uzasadnienie w fabule. Jest pewna doza przemocy. Tak, no jest. Także ja... Zastanawiam się, może teraz powinienem zaprosić na drugą część programu, czyli godzinny wykład o Fangorze, ale chyba zrobimy tak, że podziękujemy serdecznie. Pytania. Jest. Jest jeszcze pytanie. Bo ludzie się zwykle ośmielają już po zadaniu pierwszego pytania. A okej, okay, dobrze. No to jeszcze pytanie, bo wiesz, że później jeszcze czekacie podpisywanie książki. Tak. No.
Rysowanie. Witam. Ja mam takie pytanie dotyczące formy samej powieści graficznej, ponieważ bardzo mnie urzekło poza tematem i całością, formą całości. I jeden taki mój ulubiony motyw graficzny to jest przedstawianie muzyki. Jeżeli ta muzyka się różniła, prawda? I nie wiem, czy pan chce jakby wyjaśnić, skąd się to wzięło, czy to było takie naturalne. To jest coś, co mnie bardzo interesuje. Tak, znaczy w ogóle ja tam miałem dwa podejścia do muzyki. Jedno jest bardziej widoczne, drugie mniej. I to właśnie mówiłem o tych synestezyjnych jakby aspektach komiksu. No to jest jakby coś, no trzeba się postarać, a ja nie lubię onomatopei. Chciałem liczbę nogą powiedzieć, nie wiem. Nie lubię ich w komiksach. Oczywiście tak po prostu to lubię, natomiast w komiksach nie bardzo, bo wydaje mi się to pochodzeniem właśnie na łatwiznę jakąś w sztuce wizualnej. Częściowo. No i właśnie, tu się zastanawiałem i są takie, bo po prostu komiks ma takie dwie części, powiedzmy, znaczy przeplatają się. Jedna jest kolorowa, druga jest czarno-biała stricte i w tej czarno-białej muzyka pojawia się dwa razy tak wyraziście. Raz to jest muzyka, która leci w tle występu Meksykanek i ona jest... No tutaj to po prostu, no jak podejść do czegoś takiego? Nie przepadam za zapisem muzycznym. Tego nas uczyli już, bo ja, nie wiem, chodziłem do gimnazjum i pamiętam, że miałem zajęcia z jakiejś takiej muzyki, sztuki i tam nam kazali rysować muzykę i to wszystkie dzieci jak jeden mąż rysowały tak. Bo muzyka jest, no tak jak w tych zapisach, jak się, nie wiem, montuje muzykę, no nie, takie, natomiast... Winamp kiedyś pokazywał. Tak, no więc tak, no i to tak się rysuje muzykę i u mnie jest nawiązanie do tego. Tylko, że chciałem, żeby to się różniło i Meksykanki też sięgnąłem po prostu do wzorów ludowych, bo to muzyka ludowa, więc sięgnąłem do ich strojów. Popatrzyłem na meksykańskie stroje ludowe i u nich jest bardzo dużo geometrycznych kształtów, takich właśnie trójkątnych, więc ta muzyka tak wygląda, że jest grubym ołówkiem, bo też trochę brudna, bo to było też z takich trzeszczących głośników, tak to sobie wyobrażałem. Widziałem te głośniki na różnych zdjęciach, też je zrekonstruowałem i to i oczywiście ta to chciałem oddać jednocześnie tę muzykę ludową, więc właśnie wykorzystując te geometryczne wzory, głównie no takie trójkąty i z drugiej strony chciałem też, żeby to pokazywało to trzeszczenie tych kiepskich głośników, bo to też doprowadziło do kolejnego, nie wiem czy aktu przemocy, w sumie radości tak ostatecznie, ale zniecierpliwienia na pewno. I tak, a potem się pojawia muzyka jakaś latynoska, to była chyba... Takie coś, co się samemu bardziej tańczy. Samba czy... Nie, się... ale nasłuchałem się tej muzyki, naoglądałem się, żeby też powtórzyć ten układ. No i tutaj mi z kolei bardziej chodziło o no jednak jakiś taki seks appeal tej osoby, która tańczy. Bo to z kolei ona tańczyła z takim młodym dzieciakiem, nastolatkiem, który chciałem, żeby był trochę za młody na... Za stary, powiedzmy, no jak w tym, Boże, jak w piosence rynku, no nieważne, w każdym razie za młody na to, żeby pójść dalej, tak, z tym, no, żeby... Rynkowski miał 40 lat wtedy pewnie, albo prawdopodobnie, więc, albo nie. Tak, był jednocześnie za młody na to, żeby po prostu pójść w tango, tak całkowicie, za stary na to, żeby się bawić tym zbieraniem tych znaczków, no, żeby jakby to go satysfakcjonowało, więc on tam chce czegoś więcej, a jednocześnie brak mu wszystkiego, żeby to osiągnąć. I w zasadzie ona akurat go wybiera z tłumu, żeby tam zdjąć mu czapkę i wokół niego zatańczyć, więc chciałem, żeby ta muzyka była taka falista, trochę jak ona też, bo tak się rusza. No i tak mi się akurat tu wydawało. No i ta muzyka była na żywo grana na bębenkach i jakichś tam kołatkach, znaczy tych grzechotkach i czymś jeszcze. Nie pamiętam na czym, no w każdym razie także chciałem, żeby ona była taka falująca, płynna i też muzyka u mnie przekracza te kadry. To też było dla mnie ważne, żeby ona była, no nie wiem, bo w muzyce jest coś takiego, że nie słyszysz jej tylko w tym kadrze, prawda? Ona jest czymś więcej, także chciałem, żeby ona wychodziła poza kadry i jej jakoś tak łączyła inaczej. Więc no, to jestem z siebie dumny. Bardzo dziękuję, że zwrócił pan na to uwagę. A inne podejście do muzyki, nie wiem, czy o to też panu chodziło, ale to ono jest bardzo trudne jakby do zidentyfikowania, bo to w zasadzie jest takie moje jakieś tylko ten. Mianowicie, jak są takie strony, gdzie jest kolor, no na okładce choćby tak jest, ale też tu, to
z jednej strony, to żeby do tego dojść, miałem kupę różnych inspiracji. Jedną to na przykład było malarstwo Fernanda Leżera, bo miałem poczucie, że wystawa Leżera w 1954 w Warszawie zainspirowała całą polską grafikę wówczas. I Van Gogh właśnie w ten sposób rysował i co w ogóle jest super, w ten sposób wynalazł ten swój najbardziej znany styl. Mianowicie, bo Leżer był wtedy na późnym etapie swojej twórczości, malował takim grubą krechą postacie, takie często takie jakieś robotnice właśnie. I to kontrastował z takimi plamami koloru, geometrycznymi, ale malowanymi ręką, takimi nierównymi. I Van Gogh opowiadał historię, jak doszedł do swojego malarstwa, tego takiego opartowego, i powiedział, że w pracowni malował, w 50 którymś, już po festiwalu na pewno, chciał namalować obraz z plamą kolorystyczną, na której jest twarz kobiety, czyli taki totalny Leżer, tylko że on chciał, żeby ta plama była taka rozmyta, inna niż u Leżera. Więc namalował najpierw tę plamę, i poczekał, aż ona wyschnie, bo to była farba olejna. Wyszedł z pracowni, spacer, coś tam, wrócił wieczorem, żeby namalować kobietę i zobaczył, że to już jest gotowy obraz. Innymi słowy, jakby ten nurt go do tego zainspirował i potem zaczął eksperymentować w ten sposób. Natomiast to też zainspirowało moim zdaniem dekoracje, które potem inspirowały, które zrobił Henryk Tomaszewski, główną dekorację z Wojciechem Van Goghem, bo tam była masa dekoracji, ale między innymi ta była najbardziej popularna wśród ludzi i była na Marszałkowskiej. I właśnie ona się składała z takich brył geometrycznych i różnych symboli i haseł związanych z krajami, które do nas przyjechały. No i ja po prostu wyprosiłem u syna Tomaszewskiego dokumentację tej dekoracji, którą nie zrobił Tomaszewski, tylko jakiś inżynier. Zrobił takie małe stykóweczki, posklejał, bo to miało 400 metrów, taki długi pas 400 metrów i to jest jedyna rekonstrukcja taka w całości, znaczy taka dokumentacja, nie rekonstrukcja. On przysłał to Tomaszewskiemu w pewnym momencie, te stykówki, i Tomaszewski je sobie posklejał chyba. No i to jest nadal u syna. Więc dostałem zdjęcia zrobione iPhone'em tego i na podstawie tego sobie zbliżałem i wyciągałem tła, czyli te figury geometryczne. I też znalazłem jednokolorowe zdjęcie, więc mniej więcej zrekonstruowałem, jakie tam kolory były użyte. I ostatecznie chciałem, żeby ten komiks składał się z głównej historii, która się składa tam z 8 głównych wątków, które się splatają, ale chciałem też pokazać trochę tła. I co jakiś czas pojawia się takie tło, taki montaż atrakcji poniekąd, żebyśmy się trochę poczuli jak na tym festiwalu, że tu idziemy i tu jakiś, nie wiem, akrobata, tu jakiś niedźwiedź na smyczy, tutaj, nie wiem, leci film Hamlet Laurence'a Oliviera, a tutaj jest kukułeczka kuka i tak dalej, no nie wiem, i takie rzeczy, a jednocześnie tutaj na rusztowaniach pracują robotnicy, no bo nie każdy wtedy zatrzymał pracę, były też żniwa pod Warszawą, a nawet jeszcze w Warszawie, no zależy jak to, no i tak dalej, no i to chciałem właśnie pokazać to tło i chciałem też w tym tle pokazać te dekoracje, ten wrażenie wizualne, które to musiało robić, te kolory, więc wkleiłem je po prostu tak na te obrazki, jak ten Leżer czy coś, a jednocześnie chciałem się poinspirować, chciałem też, żeby to było muzyczne, a muzyczność oczywiście jest czymś nieopisanym, no co to jest muzyczność, więc sięgnąłem do partytur muzyki współczesnej, awangardowej, które kiedyś obejrzałem, bo robiłem na zlecenie takie komiksy o warszawskiej jesieni i dostałem płytę z całą historią warszawskiej jesieni i na tej płycie były też między innymi taka mała rubryczka tam partytury i sobie kliknąłem i okazało się, w ogóle tego nie wiedziałem, że partytury muzyki współczesnej to są w zasadzie dzieła sztuki niekiedy. I są bardzo indywidualne i taki Penderecki, Lutosławski, każdy sobie robił inną i w zasadzie one są nie bez nut. To są pracami takie abstrakcyjnymi, tak, często jakieś, jak obrazy Stockhausena. Tak. No tak. No i właśnie miałem taki album z tym, bo sobie już potem sprawiłem i sobie do tego zaglądałem, żeby się poinspirować tymi układami kolorystycznymi, jakimiś kreskami, czy właśnie jakimiś takimi pseudokadrami, coś tam. No i właśnie inspirując się tym, chciałem stworzyć takie swoje, takie pląsające kadry rozsypane po planszy, po rozkładówce razem z tymi kolorami. Więc to było moje drugie podejście do muzyki już po tym pierwszym, które wymyśliłem, tak jakby po tych pierwszych takich, o których najpierw powiedziałem. Robisz już bardzo ciemno, a trzeba podpisać książki, więc z nami był Jacek Świdziński. Wielkie brawa. Dziękuję.